Hej, hej, dzień dobry! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z DLC do Cyberpunka, czyli Widmo Wolności. Ostatnio udało nam się trochę przyczaić z panią prezydent, ona jest, powiedzmy, że na razie bezpieczna, jakkolwiek można być bezpiecznym w Dogtown. No i mamy właśnie informację o tym, że mamy się skontaktować z jej uśpionym agentem. No i w tej kwestii musimy udać się do baru Kapitan Caliente. Czy ja mam tutaj swój samochód? O! Mam tutaj swój samochód. A ja bym chciał taki samochód, proszę bardzo. Jest tutaj gdzieś? Jest, tylko że mnie nie przejechał. Dobra, bierzemy samochód i jedziemy do baru. Ty, ale zaraz, w sumie daleko to nie jest. Jezu. Przepraszam. Jezus Maria, dobra, ja muszę trochę ostrożnie jeździć z tymi samochodami, bo tutaj ludzie po ulicach łażą. Porąbane to jest. Nie powinni tak łazić po ulicach, nie? Mordo, mordeczko, mordunio. Dobra, czy to jest gdzieś tutaj? Chyba na rondzie w prawo, nie? Czyli tu. I tu. Jest. Caliente. Idymy. Wspierajcie lokalny biznes. Kupujcie u Ronalda. Ronalda Magda. O kurde, ty, zamknięte. Znajdź wejście do baru Kapitan Caliente. Co my tutaj mamy? Odwróć uwagę przeciwników. To nie. No, u mnie było zwykłe nieporozumienie. Chciałam, żeby podał mi sól. Dźgnęłam go nożem. Co? Tylko nie mów, że go zabiłaś. Nie. On miał abonament Trauma Team. A ja 2 minuty, żeby się spakować. A ty dlaczego przyjechałaś do Dogtown? A, uciekłam przed popularnością. Bo wiesz, miałam 3 klientki. Każda z innego gangu. Jakimś cudem się o sobie dowiedziały. Uznałeś, że ich sekrety nie są z tobą bezpieczne? Czy wy to słyszeliście? No, taka zgoda ponad podziałami. Chciałam, żeby podał mi sól i go dźgnęłam. Przejęzyczenia są bardzo niebezpieczne, słuchajcie. Przejęzyczenia są bardzo... O, przewody zasilające. A co my tam mamy? Czy ja mogę tutaj jakoś wejść na dach? Floor 1. Więc tutaj gdzieś musi być jakaś klatka schodowa, co? Tak. Przewody zasilające do tych drzwi. Jakbyśmy mieli odpowiednią umiejętność hakowania, więcej chyba tego pamięci cyberdeku, to byśmy mogli to otworzyć sobie tak. O, a tutaj musimy teraz po nitce do kłębka. Gdzie tędy? Opsa. Opsa. Turlaj dropsa. Jesteśmy tutaj. Co to jest? Przejmij. Cyk, myk. Za każdym razem tak samo, kurde, to wygląda, nie? To przejęcie. Rozumiem, że teraz jakby... jakbym chciał szybko dostać się na dół, to raczej nie zaskakiwać... tak po prostu. Raczej chyba się zabije, nie? Klatka schodowa tędy. Tędy. Okej, okay, git, mamy to. Jeszcze niżej? Ej, git. No i pięknie. Myślałem, że ten bar będzie jakiś taki w miarę... Kapitan Caliente. Czynny? Facet poszedł na dno ze statkiem. Ale ktoś tu coś ewidentnie składuje. Dobra, popatrzmy. Kiroshi, co my tutaj mamy? Otwórz. Okej, netrunnerka. Użyj. Witam pomocy, przeczytaj tu. Witam, nazywam się Gensuch, jestem mongolskim techno-szamanem. Pochodzę z Ulaanbaatar. Pewien korpus wszedł nocą do sieci i nagle wszystko zamigotało. Spotkał czerwonego demona, który powiedział: jutro o północy będziesz martwy. Znajdź stary telefon używając Kiroshi.
euro, dolary. To nie jest to, co bym chciał. Dobra, czy mogę stąd wyjść? Nie, lokalna sieć. O, system monitoringu. Podłączone urządzenia. Wyłączony system monitoringu. Git. Okej. Telefon, tak? O, amunicja. Zawsze na propsie. Tu ktoś coś przesuwał. Aha! Jezu, jaka old school. Jaki old school. A, wprowadź kod. Zadzwoń pod numer 0931. Ten, który nam podała oczywiście pani prezydent. I to jeszcze na kartę, na impulsy. Tak, do ucha się przykłada. No dalej, odbierz. Dla mnie cheeseburger z frytkami. Johnny. Reed? Nie mam czasu na gierki. Tak? Chyba nie działa. Albo popierdoliłaś numer. Nie, no jak? I co teraz? Kto mówi? Oho. Jestem V. Andrew Jackson Street. Boisko do koszykówki. Bądź za dnia. No i tak to się załatwia. Siara i wszystko jasne, nie? Niezbyt rozmowny ten Reed. Może zyska przy bliższym poznaniu. Siara i wszystko jasne. Idź na boisko do koszykówki. Let's go. A to gdzieś jest daleko? Z buta pójdziemy czy nie? Pokażcie na mapce. Taki kawałek. W zasadzie można byłoby pojechać. Byle tylko nikogo nie przejechać. Bo tutaj podejrzewam, że będzie trochę mniej szans na to, żeby się przyczaić. A tymi samochodami się jakoś... Jezus Maria. Ten delay w skręcaniu jest niesamowity. Jazda samochodem tutaj w... Cyberpunku, moim zdaniem, jest dość wkurzająca. I ciężka. No. Właśnie o tym mówię. Dawaj. No jakieś takie mocne opóźnienie w skręcaniu. Tak jakby trochę pływał. Sorry. A oni go chyba gonili, co? Go przez przypadek wziąłem i zatrzymałem. No cóż, no trudno się mówi. Siatka. Gdzieś tu chyba jest jakiś portret w pobliżu. Jak masz odpowiednie nogi, to nawet wsad za trzy zrobisz. To chyba to, bez nie? Bez sensu takie zawody. Nie, nawet wsad za trzy zrobisz. Odłamek jakim samolotu na jakim cudem wsad za trzy? Wszyscy cali? Ja tylko ścianę. Mamy dobre miejsca. Mieliśmy być za dnia, to jesteśmy za dnia. No to będzie ciekawa rozgrywka. Fan koszykówki? To coś nowego. Bądź poważna, nie o tym mówię. Zaczęła się inna gra. Taka, w jakiej jeszcze nie brałaś udziału. Co masz na myśli? Co masz właściwie na myśli? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. A ty dopiero weszłaś na boisko. To zawodowi intryganci. Będą udawać twoich przyjaciół, ale nimi nie są. Nie daj się ograć, V. Powiedz to wprost. Nie ufasz Myers. Znam takie jak ona. Z Białego Domu? Kurwa, z armii. Takim dowódcom jak Myers trudno powiedzieć nie. A kiedy już trzeba... Robi się naprawdę chujowo. Słowo dezertera. Nieustraszony John Silverhand. Postrach korporacji. Spierdalaj. I pogromca hipokrytów prysnął z woja? Znakomite, kurwa, znakomite. Sprytne!
Do armii zaciągnął się Robert John Linder. Nagadali mu głupstwo, łatwej kasie i wiekuistej chwale. Robert John Linder zginął. Z frontu wrócił ktoś inny. W jaki sposób? Przepraszam. Nie chciałam. No dobra, gdzie ten cały Reed? Okej. To było dawno. Ale jakby na to nie patrzeć, czegoś się w tych kamaszach nauczyłem. Śmiało, dajesz. Po marchewce zawsze przychodzi kij. Wiesz, jak to działa? Rekrutom dają karabin, kevlar i pakiet obietnic. Ale w pewnym momencie kończy się amunicja. Kevlar okazuje się przebijalny, a co zostaje z obietnic? Jedno wielkie gówno. Wtedy sięgają po kij, a nazywa się on wartości. Giniesz pod ostrzałem w okopach. Kumple biorą gorącą kąpiel w fosforze, a jakiś oficer pierdoli o racji stanu. Marchewką ci już pomachali. Kiedy zaczną mówić o ideałach, uciekaj. Chyba nie do końca przepracowałeś traumę. Z demonami jeszcze go trochę trzyma. Walczyć, Johnny. Nie miałem z nimi problemu. Aż do teraz. Politycy, wojskowe, netranerki, ludzie ze służb, a na deser pułkownik Hansen. Śmierdzi to Dogtown jak meksykańskie okopy. Nie odwracaj się. Obserwuj boisko. Pokaż mi, co trzymasz w ręce. Widzę, że... Mam monetę. Johnny, wiesz, opisz mi, jak wygląda. Ale muszę się upewnić. Proszę, ostrożny typ. Kto cię przysłał? Rosalind. Nie znam żadnej Rosalind. I ty też nie znasz. Kurwa, Vi, gadasz ze szpiegiem. Jest bezpieczna? Nie, dopóki tracimy tu czas. Z ust mi to wyjęłaś. Zanim co przyszłaś, sprawdziłaś, czy ktoś cię nie śledzi? No, nie zwróciłam uwagi. Nie wiem, nie zwróciłam uwagi. Punkt dla ciebie za szczerość. Zobacz, dziewczyna. Czarny Thornton Merrimack przy ulicy. Za 3 minuty. Siądź z przodu. To wszystko? Przesłuchanie skończone? Na to wygląda. Reed? No poszedł do samochodu chyba, nie? Kurczybyk. Niezły jest. Mhm. I chyba mnie polubił. Ta. Ma tam dla ciebie torbę cukierków. Na pewno. Chodźmy. Widzieliście, z kim rozmawiałem? Tak, na pewno widzieli, z kim rozmawiałem. Chociaż dobra, możemy zapytać, czy widzieli, z kim rozmawiałem. Hej, widzieliście może faceta, który się do mnie przysiadł? Tak, duży typ w płaszczu do straszenia dzieci. Spływaj i nie przeszkadzaj. Jezus Maria, jacyś niemili, kurde, chciałem tylko zapytać, nie? Dobra, do jakiegoś Astina Martona, Tortona. Czarny Thornton. Jest, siadać z przodu, tak? Siadaj. Ale nie powiedział, czy z przodu mamy za kierownicą usiąść, czy... jako pasażer. O! Hello! Zanim ruszymy, wybacz szorstki początek. Są sprawy, w których lepiej nie ryzykować i trzeba wbić komuś pistolet pod żebra. Nawet jeśli stoi po tej samej stronie barykady. Mam nadzieję, że nie żywisz urazy. Nie, no spoko. Miło cię poznać. Ciebie też miło poznać. Reed. No, słowa, które nieczęsto się słyszy w tym fachu. Vi. Nie jesteś z branży. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Co mnie zdradziło? Co mnie zdradziło? Wsiadłaś do obcego samochodu. A nikt by tego nie zrobił. Dobrze, że ja to faktycznie ja.
Sprawdziłem cię w bazie FIA, kiedy rozmawialiśmy. Ciekawy biogram. Agentka kontrwywiadu Arasaki, zwolniona dyscyplinarnie, obecnie najemniczka na wolnych kontraktach, a od wczoraj współpracująca z FIA. Co? Takie rzeczy wiesz? Od wczoraj ale nawet? Ale wciąż nie wiem jednego. Co robisz w tym bałaganie? Songbird. Wynajęła mnie Songbird. Znacie się? No właśnie. Sami. A, czyli się znają. Właśnie tak. Pracowaliśmy razem. Myślałem, że to już przeszłość. Ale dziewczyna ma talent do pakowania się w kłopoty. No dobrze. Czas odwiedzić naszą wspólną znajomą. Poproszę adres. A to ci się nie spodoba? Nie, no, budynek Elizabeth Crest... Opuszczony budynek przy Elizabeth Crest Street. 8 piętro. Czemu miałby mu się to nie spodobać w sumie? Zostawiła się sam. No tak, tak mi powiedziała, nie? To duża dziewczyna, nie potrzebuje niańki. Widziałam ją w akcji. Ja też. Wielokrotnie. Przeżyła już parę zamachów na swoje życie. To twarda babka, ale wiesz... Wciąż prezydentka. Czekaj, muszę odebrać. Dobra, nic nie będę gadał. Jim, mówiłem, że biorę dziś wolne. Nie wiem, to ty jesteś menadżerem. Zapytaj Boba, wisi mi przysługę. Bob. Nie pójdę się pierdolić, a ty sobie jakoś poradzisz. Mój szef. Pracuje w klubie. Stoję na bramce. O, okej. Okay. To tak dziwne trochę. Czyli jest coś, co nas łączy. Pracujemy poniżej swoich kompetencji. Zabrzmiało, jakbyś tęskniła za Arasaką. Zabrzmiało, jakbyś chował do nich urazy. Próbowali mnie zabić, spierdolili to. Koniec historii. To już druga rzecz, która nas łączy. Chociaż coś mi mówi, że to wcale nie koniec. Nie tak wyobrażałem sobie dzień wolny. Co może być ciekawszego od ratowania głowy państwa? Ale no dobrze, cóż, dobrze, że trafiliśmy akurat na jego urlop, nie? Myers wciąż pali? Oj tak. A czemu pytasz? Tak, paliła dziś rano. Czemu pytasz? Sięga po fajkę tylko wtedy, kiedy sprawy wymykają się jej z rąk. Czas jej pomóc. To też ciekawa informacja, nie? Dobra, jesteśmy na miejscu. Zostawiasz tu gdzieś furę? Chodźmy. Let's go. Kom. Wystarczy i tylko... Tak to wygląda. No, trochę burdel, wiem. 8 piętro, tak? 8. Żeśmy nie posprzątali. Dobra, i na 8 piętro... Nie ulica. No chodź! Chodź. Nie ma co czekać. Nie wiadomo, czy Myers w ogóle tam jeszcze jest. Podejrzewam, że gość raczej nie będzie zadowolony z tego faktu, że zbrataliśmy się z tymi dwoma szczerze, typami. Nie podoba mi się nie to. Będzie chciał pewnie, spokojnie, żeby ich... nie jest sama. Ma nowych kumpli, lokalsów. Najpierw chcieli się pozabijać, ale owinęła ich sobie wokół palca. Parę dni i dostałaby honorowe obywatelstwo Dogtown. Nie jestem pewien, czy mi się to podoba. Tak też myślałem. Jakiś gości z zewnątrz po prostu, lokalsów, wziąć, wciągnąć tą całą intrygę tutaj. To nie jest zbyt dobry pomysł. Gdyby próbowali ją stąd wyciągnąć siłą, całe piętro stałoby w ogniu. A po dobra otwórz to nie ja. Wyszła. Już. No weź, przestań! Nawet kurwa nie mrugł. Kurwa, znowu? Gdzie ona jest? Panowie, wystarczy. Później porównacie, kto ma dłuższego. Teraz chować zabawki. Rozkaz, szefowo. Na pewno? Rozejrzyj się. Na pewno.
A, gość jest profesjonalistą. Nie zapomniałaś mojego numeru. Niektórych numerów się nie zapomina. Nie oszukujmy się. Ten telefon miał nigdy nie zadzwonić. Skoro już jestem w Night City i ktoś próbował mnie zabić... To tak jakoś wyszło. Pomyślałam, że to dobra okazja, żeby odświeżyć stare znajomości. Zaprosiłbym cię na kawę, ale obawiam się, że nie mamy czasu. Spoko, już piwko było walone. Trzeba ci zorganizować transport do Waszyngtonu. Nie, Reed. Najpierw musimy porozmawiać. Ty, ja i Vi. Chodźcie, przyda się trochę prywatności. No, chodzi o Songbird. Prezydentka, najemniczka i agent specjalny wchodzą do gabinetu owalnego. Cicho tam, Johnny. Pytanie, co ja robię w tym dowcipie? Jak zawsze, wcinasz się wtedy, kiedy nie widziałeś trzeba. Widziałeś wiadomości? Mhm. Hansen odrobił pracę domową z propagandy. Sądzę, że nie działa na własną rękę. Ktoś od nas zapewnia mu plecy. Kto może stać za Hansenem? Jakieś pomysły, kto może stać za Hansenem? Myers ma wielu wrogów. Bardzo wielu. To nie koniec złych wieści. Nie leciałam sama. Słyszałem, że z Somi. Gdzie jest? Vi to ostatnia osoba, która miała z nią kontakt. Dokładnie. I raczej ktoś ją zhakował. Najbardziej prawdopodobna wersja to taka, że padła ofiarą lodu, łamiąc zabezpieczenia bojowego robota. Potknięcie przy pracy, które zdarza się nawet najlepszym. Ale to wciąż tylko spekulacje. Dokładnie. A my potrzebujemy czegoś więcej niż spekulacje. Pomysł? Reed, wiesz, co to oznacza dla bezpieczeństwa narodowego. Posłuchaj. Songbird to twoja protegowana. O. Zwerbowałeś ją i wyszkoliłeś. To tego nie wiedzieliśmy. Z kolei Vi ma z nią pewne połączenie. To nasza szansa. Musicie ją znaleźć. Razem. Raz już dla was umarłem. Wystarczy. No, jak? Co? Czemu umarłeś? Co to znaczy, że dla nich umarłeś? Co ci właściwie Myers o mnie mówiła? Że dowodziłeś komórką wywiadowczą, a po wojnie przeszedłeś w stan uśpienia. Wspomniała, że zabójcy Arasaki próbowali mnie zlikwidować. Że skończyłem na intensywnej terapii z trzema ranami postrzałowymi. Że samodzielnie skorzystałem z kibla dopiero pół roku później. O tym nie powiedziała. Ale nie mieliśmy też czasu, tak wiesz... To już wiesz. Rozwlekać się rozmowę. Posłuchaj, z każdą chwilą, jaką tracimy tu na gadanie, szanse Songbird maleją. Znam cię krótko, ale nie wyglądasz mi na kogoś, kto zostawiłby agentkę na pastwę losu. Sama nie przeżyję. Znasz mnie krótko, ale wystarczająco. Masz rację. Powiedzmy, że tak. Pomogę, ale robię to dla Somi. Oraz dla mojego kraju, jakkolwiek patetycznie to nie brzmi. Co do ciebie, Vi. W samochodzie mówiłaś, że Songbird cię wynajęła. No, tak to można powiedzieć. Nie wiem, ile ci płaci, ale to może nie być tego warte. No, teraz to już w zasadzie nie robimy tego dla kasy, tylko w jakiś sposób tam polubiliśmy ją. Są rzeczy ważniejsze niż kasa, Reed. Też tak myślisz? Mhm. Każdy z nas ma swoje powody. Mój nazywa się Relik. I to mnie zabije, jeśli nie znajdę Songbird. Czyli nie o kasę chodzi, a o życie. Chyba zaczynamy się rozumieć, Vi. A skoro tak, to możemy sobie pomóc. Też tak myślę, Reed. Ale jeśli mamy znaleźć Somi, musimy wejść głębiej w to miejsce. Rozpoznanie w terenie. Rozumiesz? Sir, yes, sir. Potrzebujemy kontaktów. Ludzi, którzy nie będą się bali otworzyć ust. Zdobądź ich zaufanie. Łatwo nie będzie. A wskażesz mi których? Dogtown.
Okej, okay. Zorganizuję Myers transport do Waszyngtonu i wtedy skontaktuję się z tobą. Dobra, a tymczasem wyjdź z budynku. Vi, dziękuję ci za wszystko. Nie ma sprawy, pani Ka... O, uważajcie na siebie. Szczęśliwej drogi. Uważajcie na siebie. Ty na siebie też. Może kiedyś spotkamy się w lepszych okolicznościach. No dobra, muszę teraz zadzwonić w parę miejsc. No dobra, to wy sobie tutaj dzwońcie, a ja w takim razie stąd zajrzyj do garderoby. Aha, to jest nasza nowa kryjówka. No dobrze. A to? Co my tu mamy? Co to jest? Pion wodociągowy. Sprawne połączenie przerwane. Rury. Wciąż sprawny. Szkoda, że w rurach sucho. Ciekawe, dokąd prowadzą. Czy to w jakikolwiek sposób jest... Załatwione. Musimy się zbierać. Tutaj jakoś idą te rury. I najlepiej, żeby nie widziano nas razem. Pompa domowej roboty. Po nas. Napraw pompę. Główna pompa. Ktoś tu próbował podciągnąć wodę. Dokończymy jego robotę. No i cyk, porobione. Co teraz mamy jakoś... Teraz mamy... wodę w naszej kryjówce. Jak czyli co, będzie można się umyć? Myślę, że będzie trochę kołysać. Zatańcz. No nie wierzę, jeszcze możemy tutaj sobie zatańczyć. Robota jest do zrobienia i to dosyć poważna. A dosyć odpowiedzialna. A my tutaj możemy sobie zatańczyć. Poczekaj, aż Myers i Reed wyjdą. Czy ja mogę się gdzieś tam kimnąć, tak by the way? Tutaj ostatnio siedzieliśmy, nie? I przeczekiwaliśmy. Bo już wyleźli. Nowa, Doktor 5. Rewolwer typu Power. Cwaniura. Można włączyć prysznic! Tak! I do tego nam była potrzebna ta bieżąca woda. Pięknie. Dobra. Mamy to. W takim razie można, wydaje mi się, że już wyjść z budynku. Czekajcie, nie tędy. Pyk. Poszukaj dodatkowych zleceń w Dogtown. Poczekaj na telefon od Reeda. Na razie wszystko w porządku. Na razie wszystko w porządku, ale najtrudniejsze dopiero przed nami. Odezwę się, jak już opuścimy Dogtown. Miej się na baczności, na ulicach wciąż sporo wrogich patroli. Okej. Okay. Okej. Okay. Weź udział w zderzeniu muzycznych wszechświatów. I my na ulicę. Poczekaj na telefon od Reeda. A tutaj co mamy? Jeszcze raz w tym telefonie. A, to możemy przyjąć, tak? Dobra, pokaż. System notyfikacji. O, a pisze. Proszę na nią nie dojść. Weź udział w zderzeniu muzycznych wszechświatów. Tylko raz na milion świetnych lat na żywo na ziemi Mr. Keeper i Private Press w secie dla 99,9 Impulse. Klub Riot Night City. Wejście tylko z zaproszeniem. Sponsorem wydarzenia jest Orbital Air. Czy to jest jako zadanie? Ding dong. Dzień dobry. I czy tutaj mamy jakieś zlecenia w Dogtown? Rzućmy okiem na mapę. Tajemniczy sygnał. Wykryto tu tajemniczy sygnał wysłany do okolicznych najemników. A, czyli to jest to zlecenie całe. Śledź trasę. A tu? Zadanie poboczne. Sprawy, które nie trafią... nieodkryte. Kto wie, co może się tu kryć? Szybka podróż. Tu możemy odbyć szybką podróż, nie? Czemu nie mogę? Śledź trasę, przepraszam, skocz do V.
Ty... Jak mogło być tutaj szybką podróż? Śledź trasę, przesuń, przybliż, skocz do V. Ty... Nie da rady tej szybkiej podróży odbyć. No bullshit. Chyba, że ktoś ma do mnie zaraz dzwonić. Może dlatego. Idziemy zobaczyć w takim razie zadanie poboczne, słuchajcie. Jeśli Reed... Jeśli mamy czekać na zadanie Reeda, pokażmy journal. Jeśli mamy czekać na zadanie Reeda, to wydaje mi się, że... Ścieżka Królów... Zainstaluj aktualizację wszczepów udowolnionego Riperdoka. Widmo Wolności. Bo wszystkie te zadania, które są związane z Widmem Wolności, Ścieżka Królów, znajdź wszystkie obrazy z tego, to nie... Jest oznaczone właśnie specjalnym opisem, nie? Dobra. No tak czy inaczej idziemy w to miejsce. Idziemy może z buta, bo kurde, znowu jak wsiądę za kółko, to kogoś poprzejeżdżam. A tego byśmy nie chcieli. Ja bym nie chciał w sumie. No, Doktown jest zdecydowanie surowy. Ty kurde, a z drugiej strony... z drugiej strony to jednak dosyć daleko. Dawaj ten samochód. Sorry! Przynajmniej samochód ma jakieś światło. Ej, światło, właśnie. A, zaraz. Szybka podróż była chyba tylko i wyłącznie możliwa z punktu do punktu. Am I right? Tak, wybierz miejsce docelowe, no. Dokładnie tak, nie z poziomu mapy. Jezus Maria, bym mnie przejechał. I tu trzeba jakoś wliść. Dzień dobry. Kim oni są? Kasowanie pamięci, automat. Tu będzie miał dla mnie ktoś jakieś zadanie. E, chodź na chwilę. Ja? Zadanko! Porozmawiaj z nieznajomymi, wysokie progi. Zadanie poboczne podejrzewam, że z Widma Wolności. Dobra, słuchajcie, ale to już sobie podejmiemy już w kolejnym odcinku. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was. I widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.